Są to dwie skrzynki narzędziowe. Kubrick System Tool Box 200. Jedna. Kubrick System Tool Box 100. Widzę, data produkcji na tych większych jest styczeń tego roku. A na Kubrick na setce jest lipiec 2021. Skrzynię zakupiłem sobie, żeby rzeczy, które poniewierają mi się, walają mi się po busie, żeby miały swoje miejsce i w razie czego szybko je można wziąć i wynieść, żeby coś większego do samochodu włożyć. A jak widzieliście, tutaj przepinki, kanister, jakiś piórnik z narzędziami, takie bardziej chemiczne rzeczy, a tu na sam wierzch te grube, które najczęściej się używa w moim przypadku do jakichś większych rzeczy. Myślę, że bardzo fajne, wyglądają solidnie. Wiadomo, nie jest to z systemu One, już nie jest takie mocne, no ale to jest system Tool, więc on nie jest przeznaczony do ciężkich zadań, ale bardzo fajna jakość i bardzo fajne rozwiązanie. Polecam.